Mocarny czy niedźwiedzi? Nazwa mówi, że niedźwiedzi, ale jego działania są na tyle mocne, na tyle silne, że równie dobrze można byłoby mówić o czosnku mocarny. Więc skąd ta nazwa jego oficjalna, czosnek niedźwiedzi? A to stąd, że wierzenia ludowe mówią o tym, że jak niedźwiedzie budziły się ze swojego zimowego snu, w pierwszej kolejności szukały właśnie tych zielonych roślinek. I co tutaj jest ważnego, pamiętajmy o tym, zbierając właśnie czosnek niedźwiedzi w lesie, że to jest pożywienie zwierząt dziko żyjących, więc podzielmy się tym czosnkiem, nie zbierajmy wszystkiego dla siebie. Można też, jeżeli mamy ogródek, po prostu posadzić swój czosnek niedźwiedzi i wtedy ze spokojem jeść go tyle, ile chcemy, ile potrzebujemy. Natomiast wracając do czosnku niedźwiedziego i jego właściwości, to czosnek zawiera w sobie mnóstwo związków siarkowych, żelaza, saponin, flawonoidów i aminokwasów. I co dalej? Dalej rzecz polega na tym, stąd też ta potoczna nazwa mocarny przy stosowaniu u ludzi, to jest to, że jeden z aminokwasów, alina, wchodzi w reakcję i przekształca się w alicynę. A alicyna to nic innego jak taki naturalny antybiotyk. Ma bardzo silne właściwości antybiotyczne. Co musimy zrobić, żeby ta alina przekształciła się w alicynę? Tak naprawdę nic wielkiego. Musimy po prostu poszatkować liście czosnku niedźwiedziego na mniejsze kawałki, dać mu chwilę odetchnięcia tak zwaną i już mamy alicynę gotową do spożycia. To samo się dzieje przy zwykłym czosnku pospolitym. Mam nadzieję, że wiesz o tym, że czosnek, aby nie miał tylko właściwości jakby smakowych, ale też właśnie te antybiotyczne, o które nam najbardziej w czosnku chodzi, to przed podaniem go do potrawy należy go najpierw posiekać, bądź też przycisnąć przez praskę, odczekać parę minut i dopiero wrzucić do potrawy. W tym momencie uzyskujemy nie tylko właściwości smakowe czosnku, ale właśnie te antybiotyczne. Ale wracając do naszego czosnku niedźwiedziego, co jest takiego istotnego, co on nam daje? No, tak jak wspomniałam, spożywamy naturalną substancję o działaniu antybiotycznym, która jakby zabija wszystkie bakterie chorobotwórcze w naszym organizmie, ale co jest ważne, nie zakłóca równowagi flory bakteryjnej, tak jak jest to przy zwykłych syntetycznych antybiotykach. Kolejna kwestia to jest taka, że usuwa z naszego organizmu wszystkie toksyny, wszystkie metale ciężkie, odtruwa nasz organizm. Kolejna kwestia to jest taka, że czosnek niedźwiedzi również wspomaga nasze trawienie, ale no, różne źródła podają informacje, że osoby z czynną chorobą wrzodową, żołądka i dwunastnicy nie powinny go spożywać. To tak ku bezpieczeństwu. Kolejna kwestia, w jaki sposób czosnek niedźwiedzi może nam jakby pomóc, to przede wszystkim działa przeciwmiężdżycowo i zapobiega powstawaniu się zakrzepów. Obniża poziom tego złego cholesterolu LDL. Wzmacnia nasze włosy, skórę i paznokcie. I reguluje oczywiście ciśnienie krwi. Nie wiem, czy już chyba już wspomniałam o tym, ale tak, reguluje ciśnienie krwi oraz ogólnie wspomaga nasz organizm właśnie po zimie, na wiosnę, tak żebyśmy mieli taką odnowioną
odnowiony poziom witamin, bo jednak przez zimę dostęp do tych świeżych roślin, nowalijek mamy dosyć mocno ograniczony. Więcej informacji oraz opis wszystkich właściwości czosnku niedźwiedziego znajdziesz na mojej stronie danowiec.pl. Przy okazji zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I co? Do zobaczenia przy innej roślinie. Dziękuję.